witam Państwa bardzo serdecznie na takim spotkaniu, które zorganizuję po to, żeby zapoznać się z pewnymi wytycznymi nowego prawa łowieckiego, które to prawo nakłada pewne obowiązki na poszczególne kategorie samorządów i Urząd Marszałkowski, i starostwa powiatowe, i gminy. Wprowadza sporo rewolucji w tych zapisach prawnych, o czym mogliśmy się przekonać, śledząc media, ponieważ no, trochę tego fermentu gdzieś tam się wylało dalej. Witamy serdecznie przedstawiciela Nadleśnictwa Garwolin. Proszę bardzo, panie marszałku, gorące krzesło czeka, nie wiem, które. To chłodniejsze jest w środku, także proponuję to chłodniejsze. Tutaj ja sobie na gorąco siądę. Witam serdecznie pana marszałka. Witam. Jak państwo doskonale wiecie, od paru lat była dyskusja na temat szkód łowieckich, sposobu realizacji obowiązku wynikającego z szacowania tych szkód, a przede wszystkim z wypłaty odszkodowań. Do tej pory było tak, że szkody były szacowane przez koła łowieckie, natomiast i one także dokonywały wypłaty odszkodowań, a uczestnikiem tego postępowania był poszkodowany bądź właściciel, bądź użytkownik, bądź dzierżawca, czyli ta osoba, która miała we władaniu dany grunt rolny, na którym została dokonana uprawa rolna. Od 1 kwietnia zmieniło się to, z tego względu, że szacowanie szkód odbywa się poprzez pracę trzyosobowego zespołu. Jest to zespół, który składa się z przedstawicieli, w skrócie nazwę to gminy, przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego, czyli koła łowieckiego, a także poszkodowanego. Z tym, że ustawodawca, wprowadzając ten przepis, określił, przyznał rolę poszczególnym uczestnikom tego procesu i ten podstawowy obowiązek przekazał na rzecz przedstawicieli gmin. Mamy tu na myśli bądź organy pomocnicze gminy, czyli te, które są tym ogniwem podstawowym w działalności, nazwijmy to gminy, czyli w skrócie mówiąc o sołtysach mam tu na myśli rolę, a jeżeli tych organów pomocniczych nie ma, albo te organy pomocnicze nie mogą wykonywać tego typu funkcji, te funkcje przejmuje przedstawiciel organu wykonawczego gminy, czyli czytaj Urzędu Gmin. Natomiast także jak dzierżawca, jak i poszkodowany są na tych samych prawach uczestnikiem postępowania, które termin, datę wszczyna i rozpoczyna tenże wymieniony w ustawie przedstawiciel gminy. Także do przedstawicieli gminy od 1 kwietnia składane są wnioski o szacowanie szkód. Taki wniosek z tymi punktami powinien być zawarty. Czy to będzie forma tego wniosku, jest dowolna, nie ma praktycznie biorąc żadnych ram. Po złożeniu takiego wniosku na 3 dni przed wyznaczonym terminem do wszczętej procedury szacowania szkody, a to szacowanie szkody może się odbywać poprzez szacowanie od razu ostateczne w przypadku, tak jak do tej pory było, łąk, pastwisk bądź upraw rolnych, które stopień zniszczenia jest tak duży, że wymagają zaorania i powtórnego zasiewu, bądź szacowania wstępnego. Stan uprawy ocenia wielkość uszkodzenia, określa praktycznie biorąc, jak ta uprawa na dzień dzisiejszy, czyli na ten dzień, w którym jest dokonywane oględziny i to tak zwane szacowanie wstępne przedstawia się tak, żeby w końcowym efekcie, czyli przy szacowaniu ostatecznym mieć po prostu ogląd, czy ta szkoda się pogłębiła, czy ta szkoda nadaje się w dalszym ciągu do wypłaty odszkodowań. Ustawodawca także określił, w jaki sposób to się ma odbyć i może się odbyć także pod nieobecność tak przedstawiciela koła łowieckiego, jak i przedstawiciela poszkodowanego, bo ten poszkodowany to nie musi być bezpośrednio ten, który włada tym gruntem, uprawia ten grunt i ma tam swoje uprawy rolne,
Może to także być osoba, która jest przez niego upoważniona, czyli jest jego pełnomocnikiem i może w tym względzie występować. Tak samo jest po stronie dzierżawcy, że nie musi być to stricte przedstawiciel koła, w sensie myśliwy, czyli członek tego koła, dlatego że zarząd koła może dać pełnomocnictwo innej osobie do reprezentowania go w procesie szacowania szkód. A tak się między innymi odbywa w momentach takich, gdzie koła korzystają, załóżmy, z pomocy osób zewnętrznych, czyli tych, które posiadają uprawnienia rzeczoznawców. I tutaj pojawiły się różnego rodzaju problemy związane z różną interpretacją tych przepisów, które weszły od 1 kwietnia. Część gmin sugerowała jedną rzecz, że jest przepis, który mówi o tym. Minister środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa wyda określone przepisy dotyczące sposobu szacowania szkód, a w związku z tym praktycznie ta procedura, która jest określona w ustawie nowa, która zmierza do wypłaty odszkodowania, jeżeli taka szkoda wystąpiła, nie obowiązuje. Nie jest to prawda, dlatego że ustawa nie miała vacatio legis i nie ma w żadnym, generalnie biorąc, przepisie. Wszystkie przepisy weszły od 1 kwietnia i jak Państwo też przejrzycie przepisy przejściowe i przepisy końcowe, to praktycznie biorąc nie znajdziecie żadnego przepisu, który by pozwalał na tego typu interpretację. Po drugie, ustawodawca wyraźnie przeniósł ze starego rozporządzenia ministra środowiska z 2010 roku część zapisów do zapisów ustawowych, a w związku z tym określił tak zwany sposób dojścia do procesu szacowania, czyli kwestie zgłoszenia, kwestie oględzin, kwestie szacowania wstępnego i ostatecznego i określił, jakie dokumenty będą w tym względzie obowiązywać. I jednocześnie w przepisach przejściowych stwierdził jedną rzecz taką, że do czasu wydania nowych przepisów dotyczących szacowania, czyli nowego rozporządzenia, obowiązuje rozporządzenie wydane do tej pory, czyli to z 2010 roku. Ale trzeba po prostu wyrzucić tą część z tego rozporządzenia, która dotyczy procesu zgłaszania szkody, procesu dotyczącego wyznaczania terminu i tak samo procesu dotyczącego odszkodowań, bo to zostało bezpośrednio uregulowane w ustawie. A w związku z tym akt wyższego rzędu, wiadomo, proste uchyla przepisy aktu niższego rzędu, jeżeli dotyczy tej samej problematyki. I tutaj sprawa jest jasna i prosta. Pozostaje tylko ta tak zwana kwestia dotycząca samego procesu i zasad przeprowadzenia szacowania szkody. Czy ona jest, procent uszkodzenia, powierzchnia zredukowana, wysokość odszkodowania i tak dalej, czyli te wszystkie elementy, które mają końcowe oddziaływanie na wysokość szkody. Generalnie można powiedzieć, że to zaskoczyło w sumie wszystkich, choć od stycznia, praktycznie końca stycznia, początku lutego tego roku o tym się mówiło, że taki zapis w tejże ustawie zmieniającej ustawę Prawo łowieckie i inne ustawy się znajdzie. Jest zapis, który mówi o jednej rzeczy, że dokonuje się zmiany w ustawie o lasach, której daje się kompetencje nadleśniczemu do tego, że ma obowiązek przeszkolenia tak przedstawicieli organów pomocniczych, ale ja będę się już mówił, czyli przedstawicieli gminy, przedstawicieli dzierżawców i tak samo, jeśli chodzi o poszkodowanych, że mogą się przeszkolić, jeśli chodzi o kwestie procedury dotyczącej szacowania szkód, czyli prowadzenia od początku do końca całej sprawy. W jaki sposób to nadleśniczowie poszczególnych nadleśnic to sobie zrealizują, to już jest decyzja nadleśnicza. Ale na tym nie kończy się cała procedura szacowania. Bo proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ustawodawca wprowadził nową pewnego rodzaju, czyli tak zwane postępowanie skargowe. Czyli każda ze stron, wyłączając przedstawiciela gminy, czyli w tym względzie tak poszkodowany, jak i dzierżawca obwodu łowieckiego, mają prawo w ciągu 7 dni od zakończenia procesu szacowania, czyli kwestii sporządzenia protokołu ostatecznego, złożyć wniosek o
przyjrzenie się tej sprawie na nowo, czyli dokonania całego procedury szacowania szkody na nowo. Jeżeli skorzystają z tego uprawnienia, to dopiero decyzja wydana przez nadleśniczego, który oczywiście dochodząc do tej decyzji, tak, może zrobić to poprzez dokonanie łącznie z powtórnym szacowaniem szkody, albo po prostu ograniczyć się tylko i wyłącznie do przejrzenia materiału zgromadzonego w sprawie i wydania odpowiedniej decyzji w tej materii. I po wydaniu tej decyzji, która staje się decyzją prawomocną, dopiero następuje procedura wypłacenia odszkodowania na rzecz poszkodowanego i tej wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca obwodu łowieckiego. Oczywiście tak samo dokonuje wypłaty w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się, jeżeli protokół szacowania ostatecznego jest podpisany przez wszystkie strony i żadna ze stron nie skorzysta z możliwości wniesienia skargi. Wiadomo, że to ta procedura jest zamknięta, a w związku z tym mamy ten obowiązek, czyli koła łowieckie wypłaty tego odszkodowania. Jeżeli tak poszkodowany, jak i koło łowieckie nie będzie zadowolony z procedury rozstrzygnięcia sprawy przez nadleśniczego, ma prawo pójść do sądu, czyli złożyć odwołanie jak gdyby od całej procedury szacowania szkody. Tylko proszę wziąć jedną rzecz pod uwagę, że tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju też i niejasnością, bo generalnie biorąc procedura szacowania kończy się na wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji nadleśniczego i tutaj mamy ustawowo powiedziane, że jest 30 dni, ale jeżeli składamy odwołanie od czegoś, to zgodnie z ogólną zasadą prawną to wstrzymuje jak gdyby, czy powinno wstrzymać kwestię dotyczącą wypłaty odszkodowania. Ja nie wiem i nie chcę dzisiaj robić jak gdyby wykładni prawnej, bo po pierwsze nie jestem do tego upoważniony. Musimy poczekać na generalnie rozstrzygnięcia sądów w tej materii, czy użyte formułowanie odwołanie jest gdyby tym sformułowaniem właściwym. Ale koła mają w każdym bądź razie obowiązek wypłaty tego odszkodowania. Jeżeli koła tego nie zrobią, to ustawodawca wprowadził tak zwaną odpowiedzialność solidarną, czyli Polski Związek Łowiecki solidarnie razem z dzierżawcami obwodów łowieckich odpowiada za szkody łowieckie, czyli wypłatę tego odszkodowania i jeżeli po prostu nie zostanie to tak zrobione, to poszkodowanemu przysługuje prawo wezwania Polskiego Związku Łowieckiego do uregulowania tej należności, czyli wypłaty tego odszkodowania. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, że rozpoczęte procedury szacowania szkody przed dniem 1 kwietnia 2018 roku odbywają się na starych zasadach, czyli nie przejmują tego gminy w cudzysłowie, tylko i wyłącznie dokonują w dalszym ciągu, jeżeli zgłoszenie szkody nastąpiło, a zgłoszenie szkody jest rozpoczęciem procedury, dokonują tego dzierżawcy, czyli koła łowieckie i mają doprowadzić do samego końca, czyli praktycznie biorąc do kwestii związanej z rozstrzygnięciem, czy odszkodowanie się należy, czy odszkodowanie się nie należy. Proszę wziąć tylko jedną rzecz pod uwagę taką, że mówimy o uprawach rolnych, a generalnie biorąc no, te przepisy, które do tej pory jak gdyby obowiązywały, to zawsze się mówiło jedną rzecz, że uprawa rolna powinna być na gruncie rolnym prowadzona, a nie na gruncie innym, bo to inny grunt jest przeznaczony pod coś zupełnie innego. To ustawodawca wprowadził artykuł 27, który określa procedurę dojścia do nowego podziału województwa na obwody łowieckie i ta procedura musi się zakończyć do 31 marca 2020 roku, a w związku z tym musimy się liczyć z jedną sprawą tego, że te podziały województwa na obwody i numeracja obwodów, granice obwodów, umowy dzierżawy obowiązują tylko i wyłącznie do tej daty. W międzyczasie musi dojść do konsensusu pomiędzy różnymi stronami i Sejmik Województwa musi podjąć uchwałę o podziale województwa na obwody łowieckie.
Z tym, że trzeba teraz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ustawodawca wprowadził regulacje, które idą w kierunku wyroku Trybunału, który uchylił artykuł 27, czyli dają uprawnienia właścicielom gruntu do kwestii udziału w procedurze związanej z podziałem województwa na obwody. Czyli w skrócie mówiąc, marszałek województwa wszczyna procedurę, uruchamia ją, przygotowuje, jak gdyby, to jest podobne rozwiązanie jak w planie zagospodarowania przestrzennego, czyli przygotowuje, jak gdyby, ogólny dokument, który będzie dotyczył kwestii podziału województwa, publikuje go i czeka na uwagi wszystkich stron, które mogą te uwagi zgłaszać, a w szczególności właścicieli gruntów. Powołuje zespół, który ma się zająć, nazwijmy to, opiniowaniem tych wniosków, rozpatrywaniem tych wniosków, tego wszystkiego, i w kontekście, po całej procedurze dochodzi się do kwestii związanej z tym nowym podziałem. Tylko jedna zasadnicza rzecz, która jest. Nowe obwody łowieckie nie mogą wykraczać poza granice administracyjne województw. A w związku z tym tu już mamy od razu, a priori z góry założone, że te powierzchnie obwodów łowieckich ulegną zmianie. Ulegną zmianie także granice obwodów łowieckich, no bo po prostu zgodnie z przepisami obwód łowiecki nie może mieć powierzchni mniejszej niż 3000 hektarów, tak? Z tym chyba, że za zgodą ministra środowiska taki obwód mniejszy zostanie po prostu utworzony. Po drugie, mamy kwestię związaną z uwagami, czyli tych osób, które będą chciały, zakładając, uwzględnić ich wnioski, czy te grunty mają ich być w obwodzie łowieckim, czy mają być wyłączone z obwodu. Oprócz tego ustawodawca przewidział te, załóżmy, szereg sytuacji, w których jak gdyby z mocy ustawy są od razu wyłączane grunty, ale mamy nowy przepis, który powiększa tak zwaną strefę, w której nie wolno strzelać, i to obojętnie. Czy mamy dzisiaj odstrzał sanitarny, czy mamy odstrzał redukcyjny, czy mamy odstrzał w ramach realizacji planu łowieckiego. To jest 150 metrów od budynku mieszkalnego. Strzelał w kierunku budynku, tak, bo po prostu ma obowiązek przestrzegania określonych przepisów, a te przepisy wyraźnie mówią, co należy zrobić, ale mamy sytuację taką, że do tej pory, praktycznie biorąc, mieliśmy odstrzały sanitarne, a skupmy się, bo tutaj ich nie ma, na szczęście na razie, za moment do tego dojdziemy, mamy przepis o odstrzale redukcyjnym, co zresztą pan starosta skorzystał z tego przepisu, tak, wydał takie decyzję administracyjną na odstrzał redukcyjny dzików, to tutaj kolega na ten temat mówił, że na terenie miasta Dęblin te 5 dzików zostało odstrzelone. I teraz proszę wziąć jedną rzecz, w jaki sposób w terenie zurbanizowanym, typu miasto, które jest wyłączone z obwodu łowieckiego, redukować, załóżmy, kwestię związaną z odstrzałem redukcyjnym dzików, tak? No tylko pozostaje, przepraszam za wyrażenie, odłów tych dzików. I tu życzę wszystkim, przepraszam za wyrażenie, zdrowia w tym względzie, bo mam przykład miasta Lublina, które od 2 lat ma odłownię, zmienia podmioty, które dokonują odłowu, i nie odłowiono żadnego dzika. W związku z tym wiemy, że to nie jest metoda, jak gdyby, ta, która w pewnym momencie daje dobre skutki. I tu się jawi podstawowy problem. Bo to sądzę, że z panem marszałkiem na ten temat będziemy rozmawiać, co zrobić z takimi terenami. Bo przecież z punktu widzenia ustawodawcy, który mówi o jednej rzeczy, że obwód łowiecki tworzy się po to, żeby można prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką, tak? A racjonalna to jest od wszystkiego, czyli od momentu, praktycznie biorąc, określenia stanów ilościowych zwierzyny, stopnia zagospodarowania obwodu, korytarzy ekologicznych, pasów, załóżmy, ochronnych itp. itd. To wszystko do tego ostatniego momentu, czyli odstrzału tej zwierzyny zgodnie z planami łowieckimi, to w jaki sposób to realizować na terenach, na których nie można tej racjonalnej gospodarki prowadzić? Nie wiem, to jest kwestia
zastanowienia się, czy po prostu w pewnym momencie tych gruntów nie wyłączyć w ogóle. I tu się rodzi określona sprawa, bo rodzi się to także pod kątem ASF-u. Odpukać, żeby tego ASF-u nie było, żeby nie przyszedł, nie rozprzestrzenił się i te różne działania są i tu chwała wszystkim kołom łowieckim, tak z terenu i okręgu lubelskiego, jak i województwa lubelskiego i całej Polski, a szczególnie tej Polski wschodniej, że podjęły ten wysiłek w celu zredukowania tej, czy zmniejszenia stanu populacyjnego dzika, że w dalszym ciągu te działania są podejmowane i praktycznie biorąc ta populacja dzika będzie zmniejszała się, tylko że to muszą tą procedurę zrozumieć praktycznie biorąc wszyscy, że to jest walka z organizmem żywym, przemieszczającym się, przechodzącym, zmieniającym w zależności od pory roku i miejsca bytowania i wszystko po kolei, a więc to jest proces, którego się nie da zrobić w jeden dzień, czy w dwa tygodnie, czy w dwa miesiące. Chyba że po prostu w danym momencie wybucha ASF i on w ciągu, zakładając mniej więcej roku, trzewi populacji dzika tak, że ona praktycznie biorąc prawie w ogóle zanika albo jest szczątkowa, ale tego sobie nie życzmy, bo po prostu to jest tragedia i tu jest określony problem, z którym będziemy się wszyscy musieli generalnie biorąc także borykać. I dalej, tenże ustawodawca wprowadził kwestię nowych kategorii obwodów łowieckich, czyli na nowo będą kategoryzowane te obwody łowieckie i te kategorie obwodów będą wprowadzone do uchwały, jako obligatoryjnie zapisane w uchwale. I dopiero po tym rozpocznie się procedura dotycząca ubiegania się o dzierżawę obwodów. I tu jasno chcę powiedzieć i oświadczyć wszystkim, ustawodawca zrezygnował z zapisu dotyczącego pierwszeństwa dotychczasowego dzierżawcy w dzierżawieniu obwodów. Ja nie umiem powiedzieć, co się wydarzy jeszcze przez ten okres 2 lat. Dzisiaj jest tak w tych przepisach, czyli praktycznie biorąc wniosek, który będzie składany poprzez Polski Związek Łowiecki do starosty o dzierżawę obwodu łowieckiego, będzie musiał uwzględniać wszystko, czyli dotychczasową gospodarkę łowiecką, jaka była prowadzona, będzie musiał uwzględniać opinię tak gmin, jak do tej pory wszystkich, ale także opinię Izby Rolniczej, tak jak do tej pory. I dopiero to wszystko razem wzięte, to dokonanie oceny, będzie podstawą do tego, żeby taki wniosek został złożony. Na razie, przepraszam za określenie, Polski Związek Łowiecki jest tym pośrednikiem, który przesyła, a umowę podpisuje starosta, ale co się wydarzy, mówię, przez te 2 lata, to poczekajmy w spokoju. To jest najistotniejsza rzecz, która jest, to jest nowy podział województwa na obwody. Bo to będzie determinowało wszystko, bo dzisiaj, nawet jeżeli ten podział będzie, ja nie chcę z góry określać, co w nim się znajdzie i jak się znajdzie, ale proszę od razu sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że na pewno w 100% powierzchnia obwodów i numeracja obwodów się nie będzie. Dlatego, że po prostu nawet od ostatniego podziału, który był, trwał stosunkowo długo, ale był zrobiony, to proces zurbanizowania terenu tak poszedł do przodu, że dzisiaj się praktycznie biorąc należy zastanowić nad kwestią wyłączenia następnych powierzchni gruntów spod obwodów łowieckich, żeby po prostu dać możliwość prowadzenia tej racjonalnej gospodarki. I jest tu jeszcze jeden element, który został wprowadzony tą ustawą, istotny i ważny i do rozstrzygania przez, generalnie biorąc może nie wprost, ale jako depozytariusza tegoż oświadczenia, to jest oświadczenie, i tu proszę zaznaczam jedną rzecz, właściciela i użytkownika wieczystego gruntu o tym, że składa przed starostą oświadczenie takie, które starosta potwierdza wiarygodność podpisu, że nie życzy sobie, żeby jego grunt był gruntem, na którym będzie wykonywane polowanie.
to jest co innego niż wyłączenie z obwodu. I starosta takie oświadczenie przyjmuje i praktycznie biorąc powinien powiadomić wszystkie strony. Ustawodawca nie mówi, jak w terminie ma zrobić, tak? Praktycznie na drugi dzień, jak gdyby, takie oświadczenie wchodzi w życie i ten grunt jest w danym momencie wyłączony spod polowania. Czy on ma być oznaczony, czy on ma być nieoznaczony? Ja nie wiem, bo ustawodawca o tym nic nie mówi, milczy. A w związku z tym, no jest jak jest, musimy to przyjąć, z tym, że ta osoba, która ten właściciel czy użytkownik wieczysty, jeżeli wyłączy grunt spod polowania, nie przysługuje mu odszkodowania. To jest ten wyjątek od tej reguły, że grunt niewchodzący w skład obwodu łowieckiego nie podlega szkodom wypłacanym przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, tylko wtedy jest wypłacany z funduszy Skarbu Państwa reprezentowany przez marszałka województwa. Natomiast w tym konkretnym wypadku wyłączenie spod polowania powoduje sytuację taką, że nie ma wypłaty w ogóle ani ze Skarbu Państwa, ani od dzierżawcy obwodu. W związku z tym osoba, która chce wyłączyć grunt spod polowania, musi po prostu się z tym faktem liczyć. Oczywiście, składając identyczne oświadczenie u starosty, może ten grunt włączyć, z tym, że praktycznie biorąc, przysługuje odszkodowanie dopiero w momencie zakończenia roku gospodarczego łowieckiego. Bo to nie może być tak, że dzisiaj ja mam to, że podpisuję oświadczenie, no za 2 tygodnie przychodzę, zmieniam to oświadczenie, bo wiadomo, wyłączenie z polowania powoduje sytuację taką, że nikt nie będzie tego gruntu i tych upraw, które tam są, po prostu pilnował przed szkodami. To jest ryzyko tej osoby, która takie oświadczenie będzie chciała złożyć. I jedna rzecz, która jest też istotna z punktu widzenia funkcjonowania tak samorządu na szczeblu podstawowym, czyli gmin, jak i kół łowieckich, to jest kwestia planów hodowlano-łowieckich. Od 1 kwietnia mamy nowe zasady dotyczące kwestii prowadzonych zmian w gospodarce łowieckiej. Większość treści rozporządzenia, które dotyczyły planów wieloletnich czy planów rocznych, weszła w skład ustawy, a w związku z tym ich ranga została podniesiona. A jednocześnie to, co już tu koledzy wspominali, od 1 kwietnia nie ma limitu maksymalnego pozyskania dzika. To jest kwestia związana po prostu z ogólną tendencją do zmniejszenia w całym kraju stanów ilościowych dzików. Po drugie, wprowadza pewnego rodzaju nowum tego typu, że oprócz wójta, burmistrza czy prezydenta miasta opinie w przedmiocie planu łowieckiego będzie także udzielała izba rolnicza, właściwa z terenu danego województwa. I tutaj po prostu no, jest kwestia technicznego zorganizowania po prostu tej pracy. Dlaczego? Dlatego, że stan zwierzyny określa się na dzień 10 marca każdego roku. Do 21 marca każdego roku plany muszą znaleźć się na biurku nadleśniczego i nadleśniczy ma praktycznie biorąc 7 dni na to, żeby ten plan zatwierdzić bądź nie zatwierdzić, a w związku z tym terminy są szalenie krótkie, a tym samym mają być, czy muszą być dotrzymane, bo po prostu w pewnym momencie, jeżeli nie, plan nie zostanie zatwierdzony do 31 marca, to od 1 kwietnia dzierżawca obwodu łowieckiego nie ma możliwości realizacji odstrzału żadnego.